na szybowcach mogły powstrzymać atak niemieckich sił pancernych. Nad polem bitwy pojawiły się myśliwce Luftwaffe, które ostrzeliwały broniących się spadochroniarzy. Próżno było szukać brytyjskich stricców. Pogoda nad Anglią nie pozwalała na start tamtejszych lotnisk. Spadochroniarze byli zdani wyłącznie na siebie. W oddali pojawiły się niemieckie niszczyciele czołgów Hetzer. Spadochroniarze mogli odeprzeć atak w małych dołkach wykopanych jedynie saperkami. Ich obronę wspierały działa przeciwpancerne oraz ręczne wyrzutnie przeciwpancerne. Niemiecka piechota zmotoryzowana z 9 i 10 Dywizji SS wolno gotowała się do ataku na linię brytyjskie i polskie. Aby opór ataku był skuteczny, spadochroniarze wyczekiwali odpowiedniego momentu. Postanowili dopuścić przeciwnika na jak najbliższą odległość. Doświadczeni weterani Dywizji SS 9 i 10 znali doskonale swojego przeciwnika. Walczyli z nimi w Normandii, walczyli z Anglikami pod Falaise. Pod osłoną niszczycieli czołgów Hetzer oraz na transporterach SDKFZ-251, na których można było przewieźć drużynę niemieckiej piechoty, SS-mani zbliżali się do rozciągniętych linii brytyjskich i polskich. Luftwaffe cały czas wspierało niemiecki atak. Spadochroniarze przegrupowywali się, aby lepiej przyjąć niemiecki atak. Niemcy wyczekiwali odpowiedniego momentu, świadomi przewagi broni pancernej, przewagi ilościowej oraz tego, że Anglicy byli otoczeni, wiedzieli, że zwycięstwo jest kwestią czasu. Przygotowania artyleryjskie niemieckie zwiastowało, że atak nastąpi wkrótce. Brytyjczycy postanowili przeciwdziałać ruchom Niemców. Thank you.
trzy pojazdy pancerne, wspierane przez piechotę oraz zniszczyciel czołgów Hecer atakowały angielskich i brytyjskich spadochroniarzy. Brytyjczycy posiadali na swoich posiadaniach chałupice, które przywieźli na szybowcach. Czerwone diabły nie myśliły poddawać pola. Jednak SS-mani byli doświadczonymi żołnierzami, którzy walczyli na froncie już od 5 lat. Kilkuset polskich spadochroniarzy wspierało Brytyjczyków w odpieraniu ataku drugiego korpusu SS. Grupy bojowe niemieckie, doskonale zorganizowane i dowodzone przez doświadczonych podoficerów i oficerów, dziennie radziły sobie na polu walki. Niemcy za wszelkie cele chcieli zniszczyć brytyjsko-polski przyczółek. Spadochroniarze pierwszej dywizji spadochronowej brytyjskiej po 7-8 dniach walki, ranni, zmęczeni, oddawali pola zdeterminowanym żołnierzom z SS. Ci wsparci bronią pancerną mieli przewagę praktycznie na każdym polu. Jednak spadochroniarze angielscy byli elitą armii, podobnie jak polscy. Byli to ochotnicy doskonale przeszkoleni. Niemieccy żołnierze chętnie wykorzystywali zdobyty wcześniej sprzęt. Atak wspiera drużyna niemiecka na angielskiej ciężarówce Studebaker. Dla odróżnienia zaznaczona swastyką, aby nie została zaatakowana przez niemieckie samoloty.
teren broniony przez brytyjskich i polskich spadochroniarzy kurczył się z każdą minutą bitwy. Za plecami mieliśmy. A niemieckie przygotowania artyleryjskie niszczyło resztki alianckiego oporu. Niemcy brali do niewoli rannych brytyjskich żołnierzy. Pozostała tylko obrona brzegu rzeki Ren. Po drugiej stronie stał 30. korpus brytyjski. Niestety, niewiele mogli zrobić. Ewakuowano tylko część spadochroniarzy pod osłoną nocy, natomiast reszta wpadła w ręce niemieckie. Opór brytyjskich i polskich spadochroniarzy trwał do końca. Drogo sterowali swoją skórę. Spadochroniarzy walczyły do końca, dopóki toczyła amunicji. Wielu Niemców wypłaciło śmiercią to prawe zwycięstwo. Polacy, Brytyjczycy nie mają przyjaciół, nie myśleli. Niestety przewaga niemiecka zniszczyła resztę bohaterskich obrońców. Zostały ściągnięte koła, trafiły do niewoli. Wielu z tych spadochroni. I przy pomocy brytyjskiego oporu wrócili na stronę aliancę. Angliku, ta solidarność zaskoczyła SS-manów, którzy chcieli krwawo rozprawić się z Polakami i ocaliła polskich Niemców. Thank you.
pozwali parowiarze polscy brytyjscy na kilka miesięcy zrobimy. Forward! I pamiętajcie, że mimo, że przedstawiliśmy przegraną bitwę, to przedstawiamy wam wygraną wojnę. To jest wojna. Którzy przelewali krew na tych fordońskich polach, aby ta historia była dla państwa bliższa, abyście sięgnęli po dobre filmy i dobre książki. Jeszcze prosimy o nie wchodzenie na teren pola bitwy. Damy specjalny komunikat. Za chwilę to nastąpi. Pirotechnicy... Anglików. Ta solidarność zaskoczyła SS-manów, którzy chcieli krwawo rozprawić się z Polakami. I ocaliła polskich Niemców. Ocalali parowiarze polscy brytyjscy na kilka miesięcy zrobili. Forward! 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 I pamiętajcie, że mimo, że przedstawiliśmy przegraną bitwę, to przedstawiamy wam wygraną wojnę. To jest wojna.